Taki widok po przebudzeniu jest naprawdę nie do opisania. Wieś. Polska wieś. Niedziela, następny dzień, następne kąpielisko. Gdzie jesteśmy w sumie? Nie wiem. Pod Piłą? Pod Piłą. W lesie. Jest pomościk, z drugiej strony po prawej większa plaża. Jest co robić. Pierwszy sygnał i mamy srebro. Srebrna marihuana. Fajna. Bardzo fajna. A teraz co my tu mamy? Amelinowa obrączka. Szkoda, że to aluminium tylko. Zmiana kąpieliska. A, przeszedłem tym takim długim, długim brzegiem i niestety, no tylko ta aluminiowa obrączka. Teraz idę jakby na drugi koniec jeziora, ostatnia plaża. No i ewidentnie widać, że tutaj regularnie jest kopane, bo nie ma nawet groszówek. O, i ostatnie miejsce. Wygląda spoko. Jeszcze najpierw plaża. Teraz pierścionek taki z gumy typowy. Jakieś Hello Kitty. Gościnny występ u Maćka i Moniki dobiegł końca, ale dzień się jeszcze nie skończył. Wracam do siebie, na swoje rejony, ale odwiedzę jeszcze jedno jezioro. W tym momencie przejeżdżamy przez miejscowość Rytel, a pamiętamy ją z tego, że przeszła w tym miejscu trąba powietrzna. Sami zobaczcie, jak wygląda przestrzeń. Drzewa powalone, same kikuty, właściwie same płacie ziemi i tylko dookoła to, co zostało z miejscowości z tych drzew. I teraz, kiedy przejeżdżam przez tą miejscowość, sami spójrzcie, jak wygląda niebo. Jakby za chwilę miało unieść Wito w powietrze. A w Rytlu szybko tylko coś zjeść na trasie i dalej dzida do domu. No to w Rytlu zjem sobie pizzę. W Wielkopolsce super było, ale już wróciłem do domku. Znaczy do domku, teraz przyjechałem już do siebie, ale idę na jeszcze jedno jezioro, bo godzina jest dobra, 17. Zrobiła się super pogoda, no i co? Do wody. Szybka kawusia po trasie. Miałem iść na główną plażę na Wyspowie, ale zdecydowałem, że pójdę jednak tam, gdzie znalazłem w zeszłym roku piękny łańcuszek srebrny z krzyżykiem, a w krzyżyku był bursztyn. No i tam chodziłem z Garethem Atepro, no i idę w to miejsce pierwszy raz w sumie z Minelabem. Może się uda powtórzyć sukces. Nie będzie przeszkadzało, jak sobie wejdę do wody z tym? No to spoko. Zutu was PRL-u.
trzecia. I teraz włażę na główne kąpielisko. Pełno tych żab, teraz nie wiem co się dzieje. Wszędzie ich jest kurde tyle. Trochę mnie obrzydzają, to zobaczcie. Same kuntory. Jeden kuntor, drugi kuntor. Trzeci kuntor. Pełno tych dziadów. Fuj. No, chciałem tak zareagować. Chciałem już drzeć tą papę. Piękny, ładny, śliczny, ale niestety miedziany. Ma tu jakieś takie kamyszki. No, przez chwilę ciśnienie skoczyło. No. Myślałem, na koniec dnia w tak przeoranym miejscu, no, ale cuda się jednak chyba nie zdarzają. Ale już chyba w ciągu tego weekendu piąta albo szósta jakaś tam jubilerka. Co z tego, że śmieciowa? Ważne, że jest. Hu, hu, hu. I żeby jeszcze krzyżyk z dzidzią, która się modli. Nie wiem, czy srebro. Jest tu jakiś znak. Może srebro. No wygląda jak srebro, więc chyba raczej tak. Może jeszcze będzie gdzieś łańcuszek. Ale kozacki strzał. Za chwilę słońce będzie zachodzić, a ja jestem już mega zadowolony. Uhuhu. Bardzo dobra robota. Ja już kończę, z wody wychodzę. Założyłem kaptur na banie, dlatego że jakieś takie muszki zaczęły latać. Gryzą normalnie. Nie mogę się odpędzić w wodzie. No i pełno tych kuntorów. Żygać się chce. Temat jest. Za tydzień, w piątek, zamierzam, jak co tydzień, zrobić sobie weekendową jakąś wyprawę, jakiś wypad. Obojętnie w jakiej części kraju. Jak ktoś ma jakiś pomysł ciekawy, no to pisać. Można się tam skrzyknąć gdzieś na jakieś kopanie. No wito jest sprawne i wiadomo, że teraz trzeba korzystać, nie? Póki jeździ. Nie będę czekał do wakacji, do urlopu, żeby sobie gdzieś pojechać, bo mogę się nie doczekać, tak jak to było w zeszłym roku. W każdym razie piątek do niedzieli gdzieś tam trzeba uderzyć nad jakieś jeziora. Nie chce mi się robić tej naszej zatoki, bo to jest nudne. No i wiadomo, jezioro to jest zawsze jakaś tam wyprawa, jakaś tam przygoda, możliwości postawić busa, odpalić typowy van life. I o to mi w sumie chodzi, nie? Nie te skarby tam, jakieś połowy, nie wiadomo po co. Chodzi o coś innego. Teraz akcja roku. Wyciągam wszystko z kieszeni, wszystko z tej torby, żeby przygotować się do podsumowania. Wypadł mi aniołek. Znaczy ten krzyżyk z tym, nie aniołkiem, tylko z tym dzieckiem modlącym się. No i nie mogę znaleźć. Gdzieś tam wertuję w tym piachu, wertuję. Czekajcie. Głośno. I nie mogę namierzyć. I w tym samym czasie pierścionek, zegarek. Widzieliście kiedyś coś takiego? No nie jest na chodzie, ale wygląda jak typowy babciny zgubiony, nie wiem, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Może dłużej leży, no bo zaraz pod piachem, delikatnie pod ściółką. Szukałem krzyżyka, znalazłem coś takiego. Fart roku. Rewelka, co? Ale to mi się podoba. No główienko, bo główienko, ale no zegarek na pierścionku. No nie widziałem nigdy czegoś takiego. Może uda się go naprawić, może będzie chodził jeszcze. Nawet nie ma rdzy nic. To jest jakiś zgubiony, może dzisiaj nawet jakaś babcia. Babcia szła z wnuczkami nad jezioro i poleciało. No to co najlepsze przez w sumie 2 tygodnie, bo to są z zeszłego tygodnia, też nawet z torby nie wyciągałem. To jest ten łańcuszek, zawieszka. No to nie muszę gadać, no przed chwilą, dosłownie przed chwilą. Pierścionek, zegarek. Niezły strzał. Jezu, ktoś głośno jeżdżą. I tutaj co mamy? Kolejna obrączka srebrna. To nie wiem w sumie, czy to jest srebro, bo tak jakoś tak dziwnie wygląda, brzydko, może posrebrzane tylko. W każdym razie trochę jubilerki jest. To jest bardzo dobry urobek. No. Krzyżyka szukałem, bo mi upadł, a znalazłem to. Jedź.
jedzie Indiana Jones. Patrzy na swoje skarby i jara się, żeby za tydzień w piątek ruszyć na, nie wiem, pomnożenie co najmniej o 2-3 razy tego dorobku. Ja się z wami żegnam, subskrybujcie kanał, łapka w górę i do następnego. Hej!